No dzisiaj niedziela jest. Jest bardzo u nas gorąco. Taka temperatura. A ten Krzysztof, niech takich głupot nie gada, że ja w szpitalu jestem, choroszczy, że on był. Śmiechu warte. Niech on sam tam się wybierze. Naprawdę jest bardzo gorąco. Jest 30 stopni. Dobrze, tu cień. Nie można wychodzić z domu. Właśnie widziałem ile karetek jeździ. Całe te ludzie osłabiają. Ludzie umierają. Taka pogoda. Straszna. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, wydzwaniają do mnie. Ja nie mam ochoty z nikim rozmawiać. A ja słyszałem właśnie. No, szykują się na ciebie. A właśnie widziałem. Okno. Wymieniłeś sobie. To zobaczysz. Ty nigdy w życiu nie pracowałeś. Ciekawe, co będzie dalej. Masz już 60 lat. Czas przyjdzie na ciebie. Ja ci ogółem nic nie mówię. Nie szanujesz ludzi. A to też słyszałem całe to wszystko. Gaśnicą całe to wszystko. To specjalnie robią. Młodzież jeździ. Będą tobie non-stop dokuczać za to, że obrażałeś mnie i innych wszystkich ludzi. A inne głupoty gadasz. Skąd ty to bierzesz? A słyszałem, masz już kamery. To dobrze. Dobra, taki krótki film nagram. Bo naprawdę gorąco jest. Ja pójdę się mleka chyba napiję. W lodówce jest. I Krzysztofie, takich filmów nie nagrywaj na mnie. Bo wreszcie sam się przekonasz. A mam garnitur. Ten, co byłem w sądzie, co cię broniłem. A nigdy w życiu ciebie już nie będę bronił. Nie będę cię chwalił. Nie będę cię nic robił. Po prostu ty dla mnie po prostu zaszkodziłeś w moim życiu. I po prostu chciałeś, pozbyłeś się mnie już na zawsze. No na razie. Hej.